Polski, do Polski, za Twoim przywodem, złożył się z narodem. Na cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej przy ulicy Waleriana Łukasińskiego w Świdnicy 8 maja, w Dniu Zwycięstwa, rozpoczęły się uroczystości związane z upamiętnieniem zakończenia II wojny światowej w Europie. Na rzeczonym cmentarzu spoczywa 253 sowieckich żołnierzy, którzy stracili życie podczas ostatnich dni wojny na terenie Świdnicy oraz Strzegomia. Jak wartościować rozpoczęcie wojny od jej zakończenia? W jaki sposób wartościować życie Polaków od innych żołnierzy, którzy walczyli z Adolfem Hitlerem? Mówię o tym celowo, bowiem różnego rodzaju rozbieżności prowadzą w dzisiejszym dniu do wielu kontrowersji. A lekcja, jaką daje nam II wojna światowa, w której zginęły miliony osób, powinna być dla nas wartością, z której będziemy potrafili skorzystać. Że nasze rozumienie współczesnego świata nie będzie zamykało się na nasze partykularne interesy narodowe, a zaczniemy być bardziej tolerancyjni, otwarci, a przy tym będziemy potrafili tworzyć wspólnotę narodów w poczuciu wzajemnego szacunku i zrozumienia. Dziś oddajemy cześć wszystkim tym, którzy stracili życie w II wojnie światowej, także i tym 253 żołnierzom, którzy spoczywają na tym cmentarzu. Fiodor miał 20 lat, Aleksander i Igor 22. Ich groby znajdują się tam niedaleko drzew. Podobnie jak wielu innych młodych mężczyzn, chłopców, prawie dzieci. I dla nich tutaj przychodzimy. Nie przychodzimy tu w imię ideologii, nie przychodzimy tu udowadniać historycznych racji. Przychodzimy oddać hołd tym, którzy złożyli największą ofiarę dla wolności. Może nie naszej, bo większość z nas urodziła się po wojnie, ale dla wolności naszych rodziców, naszych dziadków, nieważne w jakiej części Polski, czy wtedy jeszcze nie Polski. I myślę, że to jest najważniejszy przekaz z tego dzisiejszego spotkania, choć w ideologię i w rację próbuje się to ubrać. Szacunek to rzecz, którą winniśmy wszystkim, którzy w imię rozkazu szli na wojnę. Tego nikt nie robi dobrowolnie, tego nikt nie robi z własnej chęci. I nikt nie wie, czy z tej wojny wróci. Kiedy spotykamy się tu w tym miejscu już kolejny raz, to nigdy nie mogę się uwolnić od takiej myśli, jak ja bym się czuła, gdyby moje dzieci, moi synowie w imię podobnego rozkazu poszły gdzieś w świat, nie wrócili z tego świata, a ja nigdy nie dowiedziałabym się, gdzie są ich groby. W imię tej pamięci, tego szacunku, między innymi z myślą o tych matkach, dbamy o ten cmentarz, przychodzimy tu przynajmniej raz na rok. Chcemy, żeby to było miejsce pamięci bohaterów wojny. Miejsce pamięci tych, którym los odebrał życie. Moi nieżyjący już rodzice przeżyli wojnę. Bardzo często opowiadali o okropnościach tamtego czasu. I pewnie wśród nas są również tacy, którzy z własnego doświadczenia życiowego tamte czasy pamiętają. Ale takich ludzi jest coraz mniej i będzie coraz mniej. Bo dla większości Polaków tamte czasy są tylko kartami odległej historii. I może dlatego. Może dlatego, że ta wojna wydaje się tak daleka, tak mocno podnoszą głowy nacjonaliści, podnoszą głowę faszyści, podnoszą głowę rasiści. Bo dla nich ta wojna to tylko jakaś lekcja w szkole. To może też gra komputerowa, w której mają cały pakiet żyć. A jak się ze życia skończą, można zresetować komputer i mieć życie od nowa. Ci ludzie, ci młodzi żołnierze, którzy tu leżą, mieli tylko jedno. Jedno, jedyne życie.
to życie oddali za wolność waszą i naszą. Oni pewnie nie wiedzieli nic o Jałcie, nie wiedzieli nic o Pocztamie, ale jedno wiedzieli bardzo dobrze. Bardzo dobrze wiedzieli, kim jest hitlerowski okupant. Kim są Niemcy, kim są okupanci hitlerowscy, za których za wyzwolenie tutaj również Świdnicy naszych polskich ziem oddali życie. Dlatego stojąc w tym miejscu nie możemy zapominać o jednym. O tym, że pokój, którym cieszymy się u nas w Polsce od bardzo wielu lat, nie jest dany raz na zawsze. Wiedzą o tym uchodźcy z Syrii. Syrii, w której w ostatnich latach, już w tych czasach nowożytnych, a nie kiedyś, kilkadziesiąt lat temu, zginęło ponad 500 000 osób. Prawie 10 Świdnic. Wiedzą o tym również obecni tutaj i w Świdnicy również, obywatele i obywatelki Ukrainy, dla których krewni, przyjaciele, również synowie, boją się o swój los gdzieś tam daleko na pograniczu rosyjsko-ukraińskim. Dlatego dzisiaj pamiętajmy, pokój nie został nam dany raz na zawsze. Będąc tutaj, oddając hołd tym wszystkim, którzy ten pokój kiedyś wywalczyli, pamiętajmy o tym, aby pilnować tej najważniejszej wartości, którą mamy. Pokój. Wieczna chwała bohaterom Armii Czerwonej poległym w bojach z niemiecko-faszystowskim okupantem za wolność i niepodległość naszej ojczyzny, społeczeństwo Polski. Pod obeliskiem z tablicą o takiej treści podczas uroczystości złożone zostały wiązanki kwiatów. W dalszej części miejsko-powiatowych obchodów Dnia Zwycięstwa złożone zostały kwiaty i zapalone znicze na cmentarzu przy ulicy Słowiańskiej w miejscu pamięci bohaterów i męczenników za sprawę polską. Obchody 8 maja zakończyły uroczystości na Placu Grunwaldzkim, gdzie pod pomnikiem zwycięstwa świdniccy harcerze zapalili znicze przepasane biało-czerwoną flagą, a władze powiatu, miasta, samorządowcy, parlamentarzyści, przedstawiciele służb mundurowych złożyli wiązanki kwiatów.